Może... Maciekko! Maciekko? Nie znam człowieka. Dobra, Maciek, proszę, z jakim razem? Zapraszam. Generalnie zadanie wygląda, to, które dostałem, wygląda tak, że mam zadać trzy pytania. Umawiamy się, że zadaję ja pierwsze, które będzie głupie. Co to jest drugie? Ono będzie miało jakiś poziom, a wy zadajecie trzecie. Proszę, żebyście w międzyczasie. Pytanie pierwsze. Jak masz na imię? Mówi, że Samuel. Pytanie generalne było tak samo, odpowiedź generalna na wykładę do mojego pytania. Drugie pytanie jest... Już starczy. Dobre, brawa, ale starczy. Drugie pytanie jest następujące. Maciek, czemu tu i czemu tak bardzo chętnie? Bo... Dobrze, że... Przepraszam cię, Maciek. Krzysztof jestem. Przedstawiam, Maciek. Nie masz na imię? Ala. Ela! Mówi, że Ala. No. Ela, oczywiście, że Ela. W takim razie twój mikrofon. Ty prowadzisz ostatnie, trzecie pytanie. Cześć, Maciek. Cześć, Maciek. Ale zawstydzeni, co? Ja to mówię. A to ja nie wiem. Aha. To ja chyba też wiem, czy miałbyś pytanie. Nie. Mówisz, że tak. Tak. Okej, okay, dobrze. W takim razie pytanie jest chyba. Co czujesz, kiedy siedzisz na wyrce startowej na górze? To może ja przetłumaczę? Wygląda to tak. Jesteś bardzo przystojny. Śnię o tobie nocami. Nie wiem, jak to przeżyję, kiedy mi tym dzisiaj nie zostaniesz. Tak on robił w większości zakopanie i wtedy będzie w stanie doświadczyć tak wielkich emocji. Ponownie, oczywiście tak, ponownie pozwolę sobie przetłumaczyć, co może czuć człowiek siedzący na szczycie góry, która jest oblodzona, nie ma końca, będzie jechał za chwilę 100 km na godzinę. W momencie, w którym góra mu się kończy, zamiast usiąść, wstaje, do tej jeszcze wystawia głowę do przodu, zamiast ją schować, rozstawia nogi szeroko. Robi wszystko odwrotnie, jak normalni ludzie. Szanowni Państwo, właśnie koło, brawo!